Jeszcze parę metrów i jesteśmy już zaraz przy grobie mojej żony. Prawdę mówiąc, z każdego 27 dnia miesiąca przychodzę, staram się przyjść, dlatego że po prostu no, to był dzień jej śmierci. A 28 to znowu data naszego ślubu, także te dni są tak troszeczkę powiązane i my się staramy po prostu, żeby w te dni być jednak. Tu jest grób mojej żony. Nie można się dziwić, czemu, że przyjeżdżam tutaj, nie? Nie zapominam o niej, nie zapominam, bo to nie jest sposób zapomnieć. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest taka trochę absurdalna może, nie? I śmieszna. Ja muszę się z nią wygadać, no muszę się z nią porozmawiać, muszę. Przychodzę i nieraz tak opowiadam jej to, co było przez cały tydzień czy przez cały miesiąc. Po prostu opowiadam jej o wszystkim. Gdzie mam pójść? No niech mi pani powie. Senior jednak potrzebuje na co dzień mieć kogoś, komu właśnie będzie mógł powiedzieć dzień dobry, albo dzisiaj wstałem lewą nogą. I to myślę, że nie tylko seniorzy. My po prostu potrzebujemy, jako ludzie, drugiej osoby, której będziemy mogli to powiedzieć. Seniorzy mówią, że rozmawiają na przykład z telewizorem, albo telewizor po prostu w tle leci, żeby słyszeć głosy ludzkie, żeby nie czuli się tacy osamotnieni. No niektórzy seniorzy jeszcze mówią, że siedzą w oknie, bo widzą ludzi. Żywych ludzi. Pewnie widzi, jak ja się poruszam. Jak człowiek nie widzi, straciłam wzrok, mając prawie 30 lat. To jest straszna tragedia. Ach, teraz mówię o zwierzętach. A Jezu. I tak się macam. Jezu! Tym, bo to jest na tej fali, bo później mi jest trudno złapać tą jedynkę, wie pani. Buda mała, pani Madziu. No, ale dobrze, że jest taka, nie inna. Mieszkanie. Moje mieszkanie, ale to wszystkie są na jedno kopyto robione. Tam, gdzie ja śpię, w moim pokoiku, łóżko mam ortopedyczne. Szafa tam jest i komoda i odkurzacz i nic więcej. A łazienka jest prosto z drzwi wejściowych. Taka dostosowana. No, no i tak se tu mieszkam już x lat. Rodzeństwa miałam. Trzech braci i siostra. Józiu najstarszy. Miał 93 lata, jak zmarł w Łodzi. Później był Stefan. Na wsi mieszkał. Też zmarł Stefanek. Później Janiu. To często mnie tu odwiedzał. Siostra czwarta. Marysia. Chyba 7 lat temu zmarła. Miałam towarzystwo niezłe, ale to takie towarzystwo na zaraz, o, tak to nazwę. Dobrze, że nie wychodziłam za mąż, bo mieliby kłopot tylko. Jeszcze z początku to schodziłam sama. Złapałam się barierki, z drugiej strony osoby i schodziłam swobodnie. Godzina 10:54. Umarłego wyzbudził. Tak moje życie płynęło z dnia na dzień, z dnia na dzień, z dnia na dzień. Kiedyś chciałam przesiąść się na wersalkę, nie? I tak podjechałam wózkiem i myślę sobie, przesiądę się tak siup, siup, siup. Zamiast na wersalkę, to ja spadłam na podłogę. Nie umiałam się dźwignąć. I tak próbuję, i tak próbuję. I kolano sobie strasznie scharatałam.
Kto pani pomógł wstać? Miałam telefon, bliziutko tutaj, nie? To złapałam za słuchawkę i zadzwoniłam do Haliny, do tej mojej opiekunki. 17 lat już Halinka jest ze mną. Ja to siedzę jak mól teraz w domu, ani na miasto. Ja już teraz miasta chyba nie poznam. Tyle powstało nowych budynków, nowych ulic. Kiedyś chodziło się na spacery tam za fosę, posiedzieć czy na słońcu, poleżeć. Teraz ja jestem uziemiona. Te koleżanki też i pomarły, bo już też nie młode były. I tak zostałam jak samotny biały żagiel. Nie biały, ale żagiel. Pracowałam całe życie zawodowe z ludźmi, z seniorami, czy przydzielając usługi opiekuńcze, czy też pracując w domu pomocy społecznej, to jeszcze przed pracą zawodową, jako 21-letnia osoba ucząca się, potrzebowałam dorobić. I tak poprzez agencję opiekunek i gospodyń domowych trafiłam do pani Stasi. Pani Stasia potrzebowała kogoś, kto właśnie jej posprząta czy zrobi zakupy. No to okazało się, że ja już nie potrzebuję dorobić, a my się dalej spotykamy, bo tak pomiędzy nami zaiskrzyło. Trochę byłam traktowana jak wnuczka, a dla mnie pani Stasia była jak babcia. Teraz jak sobie przypominam pewne rzeczy, o których mówiła pani Stasia, wtedy wydawało mi się jeszcze takie mało istotne. Mówiła o wielu rzeczach, mówiła o rodzinie, o dzieciach, o mężu. Jednym, drugim zresztą. Więc doświadczenia miała jak najbardziej bardzo bogate. Też wspominała o pracy swojej zawodowej. Była bardzo, bardzo obrotną kobietą faktycznie, której było ciężko myślę w życiu, ale chyba nie było u niej takiego zwątpienia. Po prostu szła do przodu. Co by się nie działo. Spotykałyśmy się oczywiście z różną częstotliwością. Głównie to zależało ode mnie, bo pani Stasia to mnie chciała codziennie widzieć. Ale nie codziennie ja byłam w stanie faktycznie u niej być. Ogólnie nasza znajomość, no to na pewno ponad 10 lat. Wiem, jakie to było ważne dla pani Stasi. Trochę mi było z tym źle, że nie do końca jestem w stanie sprostać jej oczekiwaniom, żeby być z nią jednak częściej. Rodzina pani Stasi chyba trochę była też zazdrosna o naszą relację, ale rodzina sama się też wycofała. Jeszcze tak, jak pani Stasia żyła, bo no jakby pomimo, że była chęć z jej strony, żeby spotykać się z rodziną, to rodzina w momencie, kiedy wykruszyły się jej środki finansowe, nie do końca mieli potrzebę utrzymywania z nią kontaktu. No to idziemy. Wcześniej jak jeździłam na działkę, jak była pogoda jeszcze i pora roku odpowiednia, to z pracy miałam 15 minut, z domu trochę więcej. Teraz to wszystko zależy od pogody, tak jak dzisiaj wyszło dwa razy dłużej, bo pada, ciemno, nic nie jeździ według planu, więc jest trochę więcej czasu potrzebne. Chce się pani? No, chce mi się, tak, jak najbardziej. Bo ja zawsze chciałam, szukałam takiego wolontariatu, który nie będzie jednorazową akcją, tylko czymś takim, co buduje relacje. A to Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich dokładnie na tym polega, że poznajemy człowieka i towarzyszymy mu w jego samotności, budując z nim relacje. I nie chodzi o jakieś pomaganie, takie wyręczanie go, sprzątanie, jakieś fizyczne opiekowanie się nim, czy jakąś opiekę taką, którą zapewniają inne organizacje, tylko chodzi o towarzyszenie mu w jego samotności, żeby czuł, że kogoś obchodzi, co u niego słychać. Zastanawiam się, czy macie o czym rozmawiać? Oczywiście. Mamy dużo takich tematów, które na przykład działka to był temat główny, dzięki któremu ja w ogóle trafiłam na pana Józefa, a nie na inną osobę, bo ja bardzo lubię jeszcze z dzieciństwa, bardzo mi się kojarzy dobrze uprawianie działki, plewienie, sadzenie, grzebanie w ziemi, takie zabawy na działce,
z sadzeniem roślinek i tak dalej. A nie mam tego tutaj we Wrocławiu, nie mam żadnego dostępu do takich rzeczy. Mieszkam w bloku, widzę beton z okna. A pan Józef ma działkę, jest wielkim pasjonatem tej działki, więc jak tylko usłyszałam, że te spotkania mogą się odbywać na działce i możemy sadzić razem pomidory, czy plewić, czy uprawiać grządki, no to nie zastanawiałam się dwa razy. Nie mam swoich dzieci, mam siostrzeńców, bratanków, w sumie 5. Poświęcam dużo czasu na kontakt z nimi i to daje mi dużą radość, ale nie mam swojej rodziny i dlatego właśnie bardzo chętnie wykorzystuję swój wolny czas na kontakt z innymi ludźmi, którym mogę pomóc albo spędzić z nimi czas i jakoś wykorzystać ten czas konstruktywnie, a nie tylko się bawić. Cześć Józefie, już jesteśmy. Otworzysz? Cześć Józefie. Proszę bardzo, proszę. Jak długo się już spotykacie? Od maja? Tak, bo ja jestem w stowarzyszeniu od kwietnia. 7 miesięcy. I spotykamy się na działce. Posadziliśmy w tym roku 70 drzewek pomidorów, krzaczków pomidorów. A to jeszcze coś pani pokażę. Bardzo proszę. No, niech pani pójdzie ze mną. Tutaj nie mam światła, ale mam tutaj sadzonki. Zapominam się. Sadzonki. Ale poziomek? Czy poziomek. O, ale tutaj by tu. I tam są poziomki już posadzone. No, Aneta już zbierała. Jeszcze ale... w październiku były owoce. Tak. I wszystko już przygotowane na wiosnę. Jak nie chodzę na działkę, to się zajmuję tego. Trzeba posprzątać, bo przecież nikt nie sprząta. Trzeba coś ugotować, no bo kto mi ugotuje, nie? Także zajmuję się takimi sprawami swoimi, nie? Które potrzeba. I sobie sprząta w domu sam. I nikt nad nim nie stoi i nie każe mu sprzątać, tylko sam z siebie sprząta. Ja lubię porządek, lubię, żeby było czysto. Żonie też pomagałem. Jak przychodzi pani Aneta, no to ma pan z kim porozmawiać, a tak na co dzień? Tam do kogoś zadzwonię. Mam brata tutaj, młodszego ode mnie, we Wrocławiu mieszka. Teraz bardzo rzadko przyjdzie tutaj, bo on też ma problemy zdrowotne. Jak jest działka, to z sąsiadami porozmawiam i coś poradzę im, albo oni mnie doradzą. Ogród działkowy dla mnie to jest bardzo pomocny w moim życiu. Syn bardzo rzadko przyjeżdża, ale przyjeżdża na działkę. Coś mi tam potrzeba, to przywiezie. O, na przykład wodę. Wodę taką do picia, bo na działce do podlewania to mam pompę i prawda, pompuję i podlewam wszystko to woda i też wykorzystuję deszczówkę. Wie pani, na razie nie chce mi się przekazywać komuś, prawda? A co ja będę robił? Ja się cieszę, że przyjeżdża Aneta. No. Naprawdę. Cieszę się, bo Aneta jak przyjeżdża, to się zajmuje tam trochę plewieniem, bo wnuk nie bardzo. No. I właśnie dlaczego nie chcę przekazać wnukowi? Bo ja będę tęsknił, nie? Jeżeli chodzi o spotkania z seniorem,
to oczywiście to, czego my też jako stowarzyszenie przy przyjęciu wolontariusza mówimy, że na tym nam zależy, czyli 2 godziny raz w tygodniu. Dlatego, że z naszych obserwacji wynika, że te 2 godziny to jest czas, w trakcie którego można nawiązać tą relację i ją utrzymać. I właśnie te regularne spotkania podtrzymują taką relację. Czyli jeżeli już mówimy o wolontariacie u nas, no to też uprzedzamy o tym wolontariuszy, że to jest długofalowy wolontariat. To nie jest coś akcyjnego. Czyli że nie, że spotkacie się raz albo spotykasz się co tydzień z innym seniorem. Nie, to jest jeden i ten sam senior. Najstarsze relacje w Polsce, no to już senior z wolontariuszem spotykają się 15, 16 i 18 nawet lat mamy taką parę. We Wrocławiu pierwsza zawiązana para, Aneta i pani Irenka, spotykają się prawie 4 lata. Proszę. To ja. Otwieram. Zawsze pani sprawdza? Zawsze mam kluczyk do skrzynki. No pani rana nie wychodzi z domu. Prawie, nie? Także raz w tygodniu ma dostawę poczty. Trzecie piętro bez windy. I to jest największy problem, nie? Do lekarza wyjść to cała wyprawa. A tak to nie wychodzi po prostu. Ojej. Przypominam, że ma 94 lata, a my mamy ile? Już się zmęczyłyśmy. Babcia. Witam. Trzeba wstawić. Muszę pokazać, jaka ja duża jestem. No, do tej pory żeśmy chodziły do parku na kawkę, tak, i, a tak. Teraz jest od tamtego roku nam... Tyle żeśmy cały Wrocław zwiedzałyśmy na wszystkie strony, no. Gdzie tylko to. Wszystkie parki, które ja tyle lat we Wrocławiu mieszkam, nie wiedziałam, że coś takiego jest. Dopiero przy tym aniołku się wszystkiego dowiedziałam. Muszę usiąść, bo ja nie mogę długo stać. Ule takie mam strasznie duże. A jeszcze mam problem, tak jak się tam położę tego, to ja tak nieraz to całą noc tak moje siedzenie tu jest. Bo mam problem z tym kręgosłupem, to później jak mam wstawać, a stąd to jeszcze mi łatwiej wstać. Czyli co, na siedząco cała noc? No, to 4 miesiące tak siedziałam tu, o jak teraz. Tylko odwracałam sobie ten fotel, opierałam się tu. Nogi kocem przykrywam, jak zimową porą, bo latem to nie. I oczy mi wysiadły. Ja mam z oczami największy problem. Światła nie palę już 5 lat w domu. Muszę mieć to wszystko pozasłaniane, tak po ciemku. Latem to jeszcze długo jest widno, to pół biedy. Ale teraz już jak się robi 4 godzina ciemno, rano 8 godzina ciemno, to ja tak siedzę po ciemku jak potępieniec. Tylko tyle o co tam w dzień coś. Ja jestem przeszczęśliwa, że się dostałam do tych braci mniejszych, bo żeby nie to, to by nie, już by dawno nie było. Anetka przychodzi raz w tygodniu do mnie. To chociaż jedyne mam to szczęście, że człowieka żywego widzę. Dlatego ona jak, bo ja tam jak trzeba zrobić tego, to ja tam w kuchni tak za bardzo nie urzęduję, bo ta co tam obiad mi przynoszą, to ktoś musi przyjść odgrzać, bo ja się gazu boję zapalić. Także ja tak się nie ruszam, a jak przyjdzie Anetka, to ja wtedy jestem szczęśliwa i 3-4 dni jestem zdrowsza.
Ja bym chciała przychodzić codziennie, ale to się tak nie da niestety, nie? Każdy ma jakieś tam swoje życie, rodzinę. No, ale żeśmy już jak w sobotę, to żeśmy już tak zwiedziły. W zeszłym roku to jeszcze do lipca, to byliśmy 6 razy w sobotę w parkach. Ja byłam pierwszy raz w życiu byłam, bo tu nie widziałam ten topacz taki tamten. To ja jak tam pojechałam, to nie widziałam, gdzie jestem. Albo w zamku jak, topacz. Tak, tak. Tak, widzę, park, bo tak a tutaj i tam na spacerze, przy potem tym. Poszłyśmy na kawkę. Przy ogród tam botaniczny, to wszystko to się zwiedzało. Poszłyśmy po parku, się pochodziło, a później jak gdzieś była jakaś tego, to się poszło, kawę wypiło, posiedziało i wracałyśmy do domu. I co sobotę miałam takie tego. Tylko, że mnie nieraz brakuje tego, jak już tak mówię, to mi brakuje tych słów, żeby tego, bo ja mówię, chyba dlatego, że za mało rozmawiam, to mi uciekają te proste takie. I będzie katastrofa, jak nie będę umiała, ktoś będzie coś się pytał, a ja nie będę umiała powiedzieć. A pani rodzina? No miałam, ale teraz już nie mam rodziny. Już nie mam nikogo, bo miałam 4 braci, to bracia wymarli wszyscy dawno już. A jest siostra, ale siostra jest w gorszym stanie niż ja. A we Wrocławiu to ja tu nie mam nikogo, sama byłam, także nie mam. Sama pani była? No nie, tam już tego, co było na początku, to już swojego małżeństwa nie będę wspominać. Nie chcę wracać do tego. A dzieci? Dzieci nie ma. No i teraz na starość się wnusia trafiła. O, teraz mam wnuczkę. Tak. Ona już by mogła być moją prawnuczką. Dlatego mi tak brakuje. No, jak Anetka przyjdzie, to tak poniedziałek, wtorek, do środy jeszcze jako tako. A później już czwartek, piątek już. Już czekamy na sobotę. Czekamy na sobotę. No jak pani potrzebuje z kimś porozmawiać? To no to dzwonią. Zamiast ktoś przyjść porozmawiać, to zadzwoni i się tego, i się odezwie. Mam jedno taką tego, że to ty jeszcze żyjesz, o tak mi powie. O. Ja dlatego z nim nie chcę nawet rozmawiać. No i to mam problem, tak? Tak nie ma z kim porozmawiać właśnie i tego brakuje. Jakbym mogła, to bym przychodziła więcej, no, bo my zawsze tutaj mamy, fajnie sobie czas spędzamy, pogadamy sobie i czasami nawet z rodziną tak się nie pogada. A my sobie tutaj wiemy, że co to się wydarzy, to stąd nie wyjdzie. Także co tu jest powiedziane, to tu jest powiedziane i już, no. A czasu każdy ma dużo, trzeba się dobrze zorganizować, bo się tak tylko wydaje, że co to są 2 godziny, to jest nic naprawdę. A ile można dać szczęścia drugiemu człowiekowi? O, właśnie. Zdarzały się takie sytuacje, na pewno, jeżeli chodzi o Wrocław, że w momencie, kiedy senior zapoznany został z wolontariuszem i chwalił się jakby tym, że ma kogoś właśnie takiego, kto go odwiedza, to nagle ktoś z rodzin dzwonił: nie, absolutnie, zrezygnuj, to nie, tak nie może być, ja się będę częściej z tobą kontaktować. Nasz wolontariusz nie jest po to, żeby rodzina mogła się czuć zagrożona. W wielu przypadkach też tak jest, że wolontariusz odwiedza seniora i w międzyczasie miał okazję poznać, nie wiem, syna, córkę, wnuków, którzy mieszkają czy w tym samym mieście, ale nie mają czasu, żeby spotykać się regularnie z seniorem, albo są zupełnie z innego miasta czy państwa i nie mają czasu na to. W tej chwili na terenie kraju ponad 600 par się spotyka, czyli jest o ponad 600 samotnych seniorów mniej na świecie. Pan Piotr jest osobą samotną? Wydaje mi się, że mimo tego, że ma rodzinę, ma jeszcze znajomych i przyjaciół, to czuje się osobą samotną. Że to, że ma się wokół siebie ludzi, bliską rodzinę, nie zawsze sprawia, że nie czujemy się samotni. Nie wiem, jak to rozumieć, tylko ta najbliższa osoba wypełnia nam tę pustkę? Wydaje mi się, że jest to bardzo indywidualna sprawa. Ale jeżeli pomyślę o panu Piotrze i o tym, ile lat spędził ze swoją żoną, z osobą, która była z nim 24 godziny na dobę, to jej brak sprawił, że wtedy poczuł się bardzo samotny. Ale taką samą sytuację miał mój dziadek. Mimo, że byłam ja, było sporo wnuczków, były dzieci, to jednak ta babcia, ta jego żona była najbliższą dla niego osobą. I nikt nigdy później nie był w stanie zrekompensować mu tej pustki, która została właśnie po śmierci babci. Ten dom jest stary, z tego co pan Piotr opowiadał. Nie mogę, za ponad 100 lat ma.
i przeżył powódź. W 97 roku, mój rocznik urodzenia. 97. Zawsze nie mogę otworzyć tej furtki, bo mi się wydaje, że jest zamknięta. Okazuje się, no dzień dobry! O, otwarte. Herbatka, herbatka, kawa czy kawa? Ja kawa, zaraz panu pomogę. Jaką? Rozpuszczaną czy... Nie, taką sypaną. Sypaną, dobra, no to... Ja taką samą. Taką samą, dobra. A w garnuszka czy filiżance? W garnuszku. Ja też w garnuszku. No to. No ale musi deser być. Moje maliny jeszcze ostatnie. No tak, a teraz jak zobaczyłam, to wiedziałam, że nie sklepowe, no, nie kupne. Tylko zagródka pewnie. To jest. To jest dla pani. Tutaj mocniejsza. Siekiera tak zwana. To jest dla ciebie, Marciu? Weźmie, zaniesiesz? Tak, ja zaniosę. To jest tak, dla tej pani, a to jest dla ciebie. Tak, ja dobra. Sobie zanoszę. A ja tu zaraz deserek przyszykuję. No, ja deserki też zaraz panu pomogę przyjąć. Zaraz, ale jeszcze musi być tak. To dieta dietą, ale porządek musi być. Zamyśliłem się. Proszę bardzo. O. I teraz jesteśmy... Siedzisz na tym, czy krzesło? A mi jest obojętnie, mogę nawet na tym niższym. To tak? Nie ma, no jak chcesz, jak chcesz niżej, to proszę bardzo niżej. A kiedy pan z tego Olsztyna wraca teraz? No kochana, 20-21. Mhm. 20-21 jestem wstępnie umówiony. Prawda? Cały listopad w rozjeździe, grudzień no sanatorium. No, no niestety, no trochę mi to tak nie pasuje, ale... Jak już powiedziałem, że przyjadę, no to niestety nie mogę się wymówić, że co powiem w ostatniej chwili, że jestem chory albo coś takiego, no nie, żebym rzeczywiście był chory, no to bym się wypowiedział, ale już wolę, a już podtrzymam tą tradycję rodziną, że mój ojciec był kiedyś taki, że on bez pytania jechał do rodziny, jaka była, nie była, jaka jedzie. Mój ojciec był w Ameryce. Tak, Batorym pojechał, z mamą do swojego brata, co prawda ciotecznego, nie, ale bliska rodzina taka. Był w Anglii dwa razy, z mamą. No i byli dwa razy na Ukrainie, tam gdzie żeśmy się urodzili, prawda, gdzie rodzice skąd pochodzili, no ale grobów tam nie znaleziono, niestety. Pora spróbować tego deseru, co pan tutaj no, przygotował. No, proszę bardzo, smacznego. A to jest, co jest? To jest kisielek, o, to jest kisielek, tak? No nie robiłem galaretki, galaretka dłużej stygnie. Ale słodkie maliny, powiem panu, nie jakieś kwiki kwaśne. A nie, no bo troszeczkę posypałem cukrem pudrem. Cukrem? No naprawdę, to pan mnie zainspirował tutaj. No. Ja z kolei jutro będę robić takie cynamonki drożdżowe. Kojarzy pan? Takie drożdżowe bułeczki, tylko że z cynamonem. No. No tak właśnie, przy sobocie stwierdziłam, że coś takiego jesiennego zrobię. Na wesele mam być zaproszony. No jak jakiś będzie kiedyś. No. Dobrze, no, daj no, Boże, daj Boże. Być ukochany. O Jezu, no to ilu już będziesz szukać, kurde, ile lat, no. Daj sobie spokój, no szukaj szybciej, no szukaj szybciej. Nie da się tak. Szukaj szybciej, no widzisz, no mam tu chłopaka w twoim wieku, no ale... Nie jest starszy. No, nie. Ty lubisz starszych, no widzisz. No. Tak, no. do 6 lat. No 6 lat starszy, no niestety, no nie znam takiego akurat, nie znam, żeby był wolny, nie? No bo ładnie by było w swatach, ładna para by była, ale by się człowiek pobawił. Tak jak ja gdzieś tam widzę go w takiej funkcji zastępczego dziadka, tak ja na pewno też jestem dla niego taką zastępczą wnuczką. Tego nie da się po prostu tutaj uniknąć. Pan Piotr jest wdowcem. Ja jestem panną, więc to też bardzo różne doświadczenia. Więc to, co jest, można powiedzieć, za nim, dopiero jest przede mną. Tutaj nauczyłam się takiego nieoceniania drugiego człowieka, ponieważ wszyscy mamy inne doświadczenia, a nie ukrywam, że kiedyś patrzyłam na świat, że jest czarno-biały, a świat nie jest czarno-biały i bardzo to zrozumiałam, odkąd spędzam czas z panem Piotrem. Niektórzy są zdziwieni, pytają, ale co ty właściwie robisz? Czy ty mu sprzątasz? Mówię, nie, to nie polega na sprzątaniu, bardziej polega na rozmowach. Ale jak ty się dogadujesz? Przecież to jest starszy pan. O czym wy w ogóle rozmawiacie? Ja właśnie wtedy mówię, że o dziwo mam wrażenie, że lepiej się dogaduję niż z rówieśnikami.
Moi dziadkowie już nie żyją, więc to jest też teraz jedyna taka możliwość, kiedy mogę jeszcze posłuchać o tych, można powiedzieć, zamierzchłych czasach. Taka mądrość tego, żeby korzystać właśnie, tak, rozmawiać i też spędzać więcej czasu z bliskimi, przyszła dopiero później. Myślę, że zadawałabym wiele więcej pytań i tego nauczyłam się w wolontariacie, żeby dużo pytać, bo poprzez pytania rozumiemy świat i możemy też zrozumieć siebie. Jeszcze drugiego. Drugi z nich zapalimy. Ja muszę się z nią wygadać, no, muszę się z nią porozmawiać, muszę, po prostu no, przychodzę i nieraz tak opowiadam jej to, co było przez cały tydzień czy przez cały miesiąc. Po prostu opowiadam jej. No. Dzień dobry, Halinko. Byłem 10 dni u naszych kuzynów w Wilawie, tam gdzie byliśmy na rocznicy 80. u mojej siostry Marysi. Wszyscy cię pamiętają, jak świetnie się bawiłaś. No a teraz Litka i Jarek wyjeżdżali na tydzień czasu tam na odpoczynek i poprosili mnie, żebym tam przyjechał, więc byłem u nich. We wtorek przyjechałem wieczorem. Byłem u Gosi później jeszcze. No a wczoraj, powiem ci szczerze, no bawiłem się na Andrzejkach. Nie ma czego ukrywać, prawda? Dzisiaj rano pojechałem do lekarza, byłem u psychologa na rozmowie. W domu na razie wszystko w porządku. Paweł jak zwykle gospodarzy trochę w domu więcej. Monika tam wcale się nie zajmuje tymi sprawami. Chłopcy dalej służą do mszy. No to tyle mam na razie ci dzisiaj do przekazania.